23 października, Muzeum Taczeńskie, Chicago, Illinois, Ameryka. Pan Stanisław Kulawiak. Widzimy, panie Stasku, że z tego zyćkiego, co tutaj goście naznosił, macie przeróżnych świecidełek. Wiemy te złotym, że strasznie kochacie łodliwy i tego różne zdobnictwa takie. Opowiedzcie znowu o tym, skąd to się u was wzięło, a przede wszystkim może na początku lotych, co was nie znają, skąd wy pochodzicie? Nazywam się Staszek Kulawiok, pochodzę z Podhala, z Odromu Zapotalańskiego. No, skąd to mi się wzięło? Od małego dziecka podpatrywałem jak tatę, jak to robi. Cieszyło mnie, tata był kowolem, odlewnikiem, wszystko potrafił zrobić. Woziku, lemiesi i tak ze mną stale robotę, a mnie to cieszyło. Wiecie, u nas dopiero prąd przyszedł w 70-tych rokach. No to przedtem to trzeba było korbą wszystko kręcić, żeby był wiatr w tej kusi, to trzeba było ręką kręcić. I oto właśnie to robił i nauczyłem się potem, jak już podróż troszeczkę, no to już do podstawówki, po szkole przyleciał wartko i do kuźnie. No a potem zaś, wiecie, szkoła w Oświęcimiu u Salezjan, tam jak się też nauczył coś i roboty, potem wojsko i do chałupy z powrotem. No i to odlewał te rzeczy już tak na dobre. Tata był zakopany w cepeli, no to mu pomogą to robić. I potem zaś do Ameryki, no i zaraz od samego początku chałupy się nie kupiło, ale ja już zacząłem zbierać mosiąc. Potem, bo rozbieraliśmy piece w Dantał i już zbierał jak chce ten mosiąc. Ja jak już bym miał chałupę kupioną, to już jak miał bardzo dużo mosiądzu, jak parę metrów mosiądzu i miałem z tego już zacząć te odlewy robić. I to co robię, no to widzicie, dzwony do kościołów robię, jest Willow Spring, są 3 dzwony, jednego jestem sponsorem, w Merville, Indiana jest jeden, jest też w Yorkville jeden dzwon, który tam ofiarowałem. I to co tu robię, moździerze, dzwony, ciupagi do kościoła, dzwonki, papieże i te Oscary. Jak jest w Góralskim Festiwal, no to już robię od 20 przeszło roków te dzieciom te nagrody. To tyle by było tak z grubsza. Wiem, że nie ino wy, ale i cała rodzina, bo wy jesteście i braci jakieś mocie. Ty syćka po tacie to mają, nie syćka są tutok, ale ty odlewają, tak? Tak, ja siedzę dokładnie w Odrowązie i w Zorach. To jest 30 domów, od Odrowąza jest tak 30 minut. I w tej wsi było 7 kowoli, a teraz pozostało tam ino 2 kuźnie. Tata miał no 4, 2 synów, Józek tam mógł robić teraz to samo co ja. I syn tak samo brata mu to przekazał i bardzo lubi i skończył właśnie tą szkołę odlewniczą w Krakowie. I także to nie zaginie. Cieszymy się bardzo. Wiemy, że za każdym takim porządnym chłopem i fachowcem stoi porządna kobieta. Wyście tu nie są, boście tu z żoną. Jak się wam pracuje z nią? Duje wam w tym miechę, czy jako? No ona mi no gotuje, no jest prezeską koła Odrowąż. Ma roboty też dużo. Ona się raczej w kuźniu mnie, ona boi się tam podchodzić, bo to straszne jest gorące, to się ponad 1000 stopni. Panie Staszku, gratulujemy. Cieszymy się bardzo, że możecie tu być. Widzimy was w Syndy, na Kozdyk, to pokazach po całym Chicago i po Dantał, i kaby nie było, to zawsze się są chętni. Także cieszymy się z tego, że chcecie i bardzo jesteście tacy otwarci, uczynni. I dla was, co nie znają do pana Staszka, zaproszamy na takich właśnie pokazach. Zawsze można kupić łożełka, można sobie jakiegoś i moździerza zamówić, albo kupić, no albo już w celnie jakie. No i pytamy też może takich, co by chcieli dzwon jaki zamówić. Im większy, tym lepszy, nie? Jaki no większy zrobiliście? O, ty co na górce waży 120 kg. To jest największy, który tu mogę zrobić. A większy jakby był sponsor będzie? I będziemy wtedy kombinować. Dziękuję bardzo, cieszymy się strasznie, że tu jesteście. Wszystkiego dobrego. Pani Grażyna Baran-Dziekowski, nasza poetka i prezeska koła literacko-dramatycznego imieniem Kazimierza Przerwy Tetmajera przy Związku Potalan. Pani Grażyno, cieszymy się strasznie, że tu jesteście. Bo wiecie, z tą myślą taką, żeby pokazywać tą naszą kulturę światu, myślę, że jest wozne słowo pisane, bo to zostaje no dłużej, bo tak
resztę nam te rzeczy, wiecie, poprzegniwają i się łos lecą, a słowo pisane zostaje. Jak wy się z tym, skąd się wziął u was ten, ta chęć pisania? Ja wam tak powiem wierszem. Rzeczą jest to oczywistą, ja nie jestem polonistą. Przyznam jednak bardzo szczerze, często piszę na papierze. Wyłapuję przewod chwili, zapisuję moli mili, bo to, co w kartach zapisane, to historią jest nazwane. Czy to spisał człowiek prosty, czy wielce kształcony, ważne, że jednak to spisał. Za to jest ceniony. Ale tak powiedzcie, skąd u was ta iskierka tego pisania? A to już od dzieciństwa. W mojej rodzinie mój wujek pisywał wiersze, później mój następny wujek tak samo, który jest polonistą, on też pisywał wiersze i widocznie to tak w genach zostało przekazane. Cieszymy się, że możemy mieć właśnie taką naszą pisarkę, co piszecie artykuły różne po gazetach i tak dalej. Także, czym tak myślicie, takie jest największe osiągnięcie wasze, jakbyście mogła sobie przypomnieć? Z tego taka dumno, że jakby już, no, mogę umrzeć, bo kto już zrobiła. Wie pan co, nasze koło literacko-dramatyczne zrobiło piękny obraz podobizny Jana Pawła II i zawiozło go do kościoła w Brampton w Kanadzie. I tam właśnie w tym kościele, jak żeśmy złożyli ten obraz w tej pięknej uroczystości, później napisałam ładny artykuł i ładne wiersze na ten temat. To się ukazało w tygodniku podhalańskim częściowo i w tym podhalaninie. I teraz mówię tak, skoro już papieżowi dałam jakiś prezent od naszego koła, to już mogę z tego świata zejść. Ja tak myślę, że właśnie tak po to zjemy, żeby kozy się jakoś realizował. Dobrze, że to wy się realizujecie w ten sposób, no ale to zaś może jeszcze nie umierajcie, bo coś jest do przodu. Jakie plany na przyszłość? Dużo piszę satyr z różnego rodzaju, jak na przykład mamy jakieś spotkania, to ja zazwyczaj piszę to wierszem i ubieram to w satyrę. Czasami to musi troszkę dojrzeć i ludzie muszą ostygnąć z tych emocji. Siedzimy później za jakiś czas, czytamy to i śmiejemy się z tego, oje, to prawda. I to było ubrane w rymy. Na razie to ja wszystko składam do szuflady, ale jak już tak emocje opadną, to na pewno to wydam. Dziękuję bardzo i będziemy czekali może na jakiś tomik satyrycznych wierszy Łogorolak. Tak, dziękuję bardzo. Pani Hania Waluś, następna nasza pisarka, albo przede wszystkim nasza pisarka, bo tak jak odgłodowę wam wcześniej, honor należy do was, boście się trochę wcześniej jako my urodziła. Nie godom, że te luba, że tako mądrzej sobą starstwo. Pani Haniu, cieszymy się strasznie, że tu jesteście. Wiemy, że przede wszystkim wy, jako ci, którzy pisecie, wiecie i macie świadomość tego, że musimy tą naszą kulturę pokazywać do ludzi syżej i dalej. Bo my to raczej znamy sićka, chcielibyśmy, żeby też znali nos i syżej i w Chicago, i na świecie w Syndej, żeby se nie kojarzyli nos, wiecie, z bałamutnikami, ba takimi jako zawi wy, co elegancko piszą i umią ten świat góralski pięknie przedstawić. No ja też tak myślę i chcę to utrwalić na papierze, no bo tak, jak się ino powie, to się i zaboczy, a jak będzie, to przeczytają jako to, no w ogóle wszystkie te tradycje utrzymać. I tu ta książka to jest już starodawne zwyki z Podhala, to jest dużo, ale we syczki czterech jest o nasy kulturze, o nasy zwyczajach. No a resztę pisem tak, jako serce dyktuje. Ale prawdę pisecie, nie? No, oczywiście ja od tego wyjdę, nie umiem zmyślać. No bo bym może więcej co, ale ja nie urodziła się z inną strzeżycią pisem. No i tak nie mam hawduzu, no coś to cztery książki. Piąta by pasowała, resztę trzeba się brać pod trąbnik. Zaś nie godujcie jeszcze, bo kata jeszcze piąta, a k10, także słuchajcie, a powiedzcie mi, a za tą prawdę, kiedy miałaś jakie przykrości? No i te moze tam, dziwaśkie drobniczka, to się nie liczy, to się z tym poradzi. Godomę o tych przyjemnych chwilach. Pani Haniu, do takich największych waszych osiągnięć, co byście zaliczyła tak w życiu, co się wam udało zrobić? Te cztery książki, czy tak jest, rodzina, czy o czym byście myślała? No, rodzinę, pięć dzieci, a wnuków mam
15, dwa prawnuki, a kiedy będzie to, to i teraz nie wiem, ale z kiedy będę zjeść. Ale tak we was i tutaj we waszym pisaniu i tego, to co o czym se wymyślicie w sercu, tak, że zrobię Agnę i chwała Bogu, bo to mi się zawsze pragło. Czy macie jeszcze takie coś i sobie chciała, czy ty już zrobiła? No, jest w sen i temu o tej piątej książce napisała już Jasełka i jest tam ojco takie ze starodobnych zwyczajów. Jestem razem i będzie, no będzie bogaci, no będzie. Dziękujemy. Cieszymy się tak samo. Fajnie, że i wasze i pokolenie dzisiaj było i wnuczki wasze pięknie zaśpiewały i rozradowały się to troskę serduszko wasze, że jest w to się kajsi czuje, he? No, ja też była ucieszona, że się im udało zaśpiewać, bo one tu nie w tym zespole, ale idą do przodku i z tego grada, że, bo one tu urodzone, no to, ale nie ma problemu z gwarą, ze śpiewem, z nutą i tańczyć też potrafią. Pani Aniu, gratulujemy, cieszymy się bardzo, że jesteście tu z nami i że przede wszystkim to, że rozumiecie, że trzeba to naszą kulturę jakoś pokazywać światu. Bo to jest fajna sprawa, jak już nie będziemy mniej, no to ze zaśpiewać, zatańczyć, czasyczkę te rzemiosła, co tu jest, utrzymać i cieszyć się z wszystkim, ze rzeźbią, ze bugią, no ze tu Staś takie piękne wyrobi i baców, i muzykanci, wie, i tkacze, i wszystkie te wysywania, gorsety, to wszystko. Ja nie miała pieniędzy, to chcę musiała sama wysyć gorset i spodnicę, bo ja biedno przecie. Ale macie i górce teraz, i książki, i rodzinę, i wnuki, także myślę, żeście jest bardzo bogato. No, bo trochę się modlę do Boga, co bym jaki pomysłów dodał i będzie. Bo jak już Pan Bóg mnie pobłogosławi, to wszystko w ręcach boskich. Dziękujemy bardzo Pani Aniu. Wszystkiego dobrego. Boga pójdź nawzajem i trzymajcie się i róbcie tak, jeszcze nie roz takie miłe spotkania, bo to naprawdę ludzi jedno czy widzą i zachęcą się tym wszystkim i to jest fajna sprawa. Wielkie wam uznanie, chłopcyska, jesteście przewspaniali. Bóg zapłać. Musicie to naszym żoną to jeszcze wytłumaczyć, a reszta już będzie dobra. Dobry. Jak mnie zapłacie na posiadę, to ja tam siednę po nim, to tam coś i pogodą. Krzysztof Kalata, przyjdą ku to twojego nie znam, bo cię już znam parę roków. Nie wiem, czy jaki dorzeźbimy, jaki, czy co zrobimy. Skąd te pochodzi? Przydomek. Jako takiego przydomku to my chyba nie mamy. To nazwiśmy mamy. Z tej strony mamy, to bo gadało się do Buloży, a ze strony Kalotu, no to się gadało do Kalotu. I tam nikt innego im nie wymyśleli wtedy. Przy domku. No to jak za będzie za Krzysiek Kalota. Krzysiek Kalota, teraz powiedz jeszcze nam skąd i powiedz mi, co ty tu robisz z takimi kawałkami drzewa w Chicago, kiedy tu betonu przecież i asfaltu, a ty coś w drzewie robisz? Sam nie wiem, czemu ja takie rzeczy robię, no skoro tak... Jak się czyta Pismo Święte, tam Ewangelii jest, każdemu Pan Bóg jakiś talent dał i z tego talentu każdy będzie musiał być w swoim czasie rozliczony. No to ja sobie tak myślę, że skoro rzeźbić umiem, no to rzeźbić muszę. No i co ja mogę więcej powiedzieć na ten temat? Nie żyję z tego, bo to są rzeźby, które zajmują bardzo dużo czasu, żeby ich zrobić, a ludzie tego pieniędzy nie mają, żeby za nie zapłacić. Ja myślę, że to nie, no jest twój problem, bo prawie Zyćka, co tu to byli dzisiaj, z którymi my urodzali, to Zyćka nam, że się nie opłaci. A co musi robią? Powiedz mi, co to jest tą inspiracją do tego, że to, pomimo tego, że się może i nie opłaci, ale tak jak gadałeś, że talent jest i się robi, ale to jeszcze coś jest. Co takiego? Ja kiedyś się wypowiadam na temat rzeźbienia, że to jest taka próba sił, że człowiek nosi w sercu różne pragnienia, marzenia, chęć zrobienia czegoś takiego jedynego, niepowtarzalnego i w głowie rodzą się idealne pomysły,
ale ręce już, ja tak powiem, tych idealnych pomysłów nie są w stanie tak do końca odtworzyć. I tak się mi widzi, że czasami to jest takie, na tym polega ta próba sił. Na kielu, ja poprzez własne doświadczenie będę w stanie tym moim ideałom, które noszę w głowie i w sercu, dorównać, używając rąk, dłutek i klocka drzewa. Myślę, że te idea, wiesz co, dości tu fajnie wychodzą, bo tak jak można popatrzeć po tych twoich rzeźbach, no to przepiękne, kielu ty w tym detalu i tego kielu roboty to ja ani nie chcę wiedzieć, bo to ty inu wiesz kielu w tym tego, że tak, że to ci się opłaca, co ci nie opłaca, to jest inna sprawa. Ważne, że jakieś ślady po noc zostają. Wiem, że nie inu rzeźby, ale te zicu, co udało ci się coś ich z lutnictwa, coś jakieś skrzypecki zrobić. Całe ci inu cicło. Kiedyś te skrzypce, które tutaj są, to zrobił całe, nawet z futerałem, bo te kołeczki, te, które ciągną struny, są nieoryginalne, za szerokie, nawet nie mogę dokupić do tego, do tych skrzypiec futerału, bo chcę muszą zrobić go sam. Ten futerał już ma, jakby nie było 7-8 roku, no to się mi już głos leciał, a skrzypce jeszcze całe, nie? Zrobiłem chcę te skrzypce temu, bo kiedyś się miał zup, to ty chcę ich zrobił sam, ale w 96 roku Ojcu Świętemu podarował. No chyba, że w niebie, bo Ojciec Święty już umarł, nie mył o tym, jedzie już święty, na skrzypce gdzieś tam zostały, nie? Te złoptoki. To już nawet nie chodziło o te złoty, wiadomo, chodziło o to, żeby te złote pięknie zagrały, ale też nie chodziło o to, żeby trochę inne były jako normalne skrzypce. Bo tu są te, którzy równie młotek, że mają głowę górola, a nie takiego tradycyjnego, klasycznego ślimoka, co się widzi przy tych skrzypcach. Krzysiu, strasznie się cieszymy, że możesz tu być, że twoja świadomość sięga troszkę dalej, jak może Wojtużyce myślą, że tu ino ta kultura i te zwyki, no loną, za resztę nie będziemy nikogo pokazywać, bo więc dzisiejsze czasy są jakie są. Tak jak my tam pisali w tym naszym przewodniku, że dziś już ludzie mało z Polski przyjeżdżają. A nie wiem, czy wiecie, ci co oglądają, że my w Chicago są w samym centrum. To jest dość rzadko sprawa i niesamowito, że tutaj w tym mieście można takie rzeczy robić. I to, że ty, wiem, że wiesz o tym, że to trzeba pokazywać syży i dbać o to, żeby to nie zginęło, bo to sami to my wiemy o tym, jak to wyglądało. Jeszcze pamiętamy. A co zresztą? Znaczy, ja obserwuję generalnie zachowania ludzkie, obserwuję goroli i przy związku pod Halem i przywoz tak samo przy waszej fundacji, w ogóle przy ludziach. Mnie to się tak wydaje, że teraz to chyba nas, to ludzie mają takie, to takiego dziwnego się stało, że być może ludzie tak, są przesyceni tą kulturą i oni by woleli siedzieć, usiednąć w fałpie przed telewizorem, przed komputerem, porządnie pojeść, napić się piwa, ale to tak jak w życiu jest, że Rosja jest na górze, Rosja jest na dole, to może teraz trzeba im przetrzymać ten przesyt, że może zaś przyjdzie taki czas, że ludzie zaś może na nowo zaczną się interesować, zaczną szukać, że tak powiem, głębszych wartości właśnie w rzeźbie, czy w łazywaniu, tak jak u Staszka tu było, coście oglądali tam wcześniej, czy tak jak w obrazach, czy w wierszach, nie? Że może przy taki, że to minie taki czas tego kryzysu i zaś się ludzie zaczną cieszyć takimi rzeczami. No, na razie to sami widzicie jako jest. Czasami pewne rzeczy to trzeba robić na siłę. I no po to, żeby to przetrwało. Bo jak my popuścimy, no to co zostanie? Co będzie? Ja tak myślę, Krzysiu, że każdy artysta tak samo opowiadał. Mało tam wtóry był za życia doceniony, żeby to już było tak strasznie, a dopiero potem po śmierci strasznie załowali, zegumieli i nie wiedzieli, w to koło nich stał. Także myślę, że to jest taki artystą, że jest. Natomiast chcielibyśmy właśnie się cieszyć i cieszymy się, że jest z nami, że wiedzę doceniąc to, że czatą kulturę nie światu. Ja się też cieszę, Bóg zapłacił, że się mnie w ogóle zaprosili. I ten, mam tak samo satysfakcję, będąc tu razem z wami i tak się z wami jakoś i tak jednoczyć i tą krzewić, tą kulturę na kierunku. Tu siłę pozwalają. A tak prywatnie to myślę, że nie wiem, czy wiesz, ale coś i my to tak, coś i mamy wspólnie jedną, coś i rzec taką, co byś sobie pomyślał. Wiesz, co mamy takiego wspólnego, taką cechę jedną? Ty i ja? Tam są uparci.
Tu ty, ale jest coś większą taką cechę, mamy taką wspólną. Że mamy te same, że mamy baby z tego samego miasta. Tak, że mamy baby z Krakowa. Dziękujemy. Panie Jaśku, Jan Słodecka-Maśniak, my tu w samym środku Chicago, bo i to by tu to patrzył, jakby tu dookoła się poospatrzywał, kamy to na potrutą wystawę robimy, albo co no mniej w Polsce i z niego nam ze w Europie, no, a tu w samym środku Chicago, w takim, byś powiedział, betonowym mieście, znajdują się tacy ludzie jak wy z rodziną, coś się tak strasznie umiłował to drzewo, a już z niego na złotym potholu. Powiedzcie mi, skąd ta inspiracja, skąd to jest to we wnuku takie coś i to coś trzeba robić z tym, a nie cego innego, bo oj to by to i zarzucił. Robić czasyczku, bo tak, co bez tego się zić. Ale problem jest drugi taki, zaśmy przecież z Podhala, a to godali tak, ze stworzył Pan Bóg Podhale, a na nim Górola, co by światu pokazał majestat Podhala. I trza ten majestat jednak kany mnie tam Boża nosiła, bo ja i w Anglii był, i na Węgrach. Jak się im udało, no to majestat Podhala pokazował telu kieloginów mógł, bo co się dało na chleb zrobić, no to trzeba było to robić, co chleb przynosiło, a jak było troszeczkę więcej czasu, no to problem był taki, że się robiło to, co by ludziom pokazać. A zegnął z architekturą trochę docenienia, no i w tej chwili tak się udało, że nareszcie mógł pokazać coś z architektury góralskiej w Ameryce Tys. No i tak postawiłem dół góralski taki, jaki się zamarzył, bo to tak choćby było, że coraz to się więcej domów budowało, a budownicy już nigdy niezadowolone, bo jak zrobił to, to popełnił jakiś błąd, a mnie się jakoś się udało, ale też co prawda robił już chyba piąty czy siódmy dom dla sobie. No i teraz powychodziło, że no ten jednak się mi udał, z tego zadowolony i rodgo widzę, na resztę trzeba było go trochę po góralsku upięksyć. No i to jest ino tak, co się należy z góralszczyzny, a z drugiej strony chodziło o co innego. Jest tu Włosi i mają architekturę swoją, Anglicy mają architekturę swoją. Popisuje się każdy jako się może, a my przecież Polacy i polscy górale, no my też mamy co pokazać. I no jest problem taki, że to wiecie, wszystko co piękne, na nasza architektura jest strasznie piękno, no to jest i drogie. No drogie musi być, piękne baby są drogie, piękne gęśle, piękna muzyka, co jest na świecie, utrzymać to, no to jest dość drogo. No ale zaś przecież w Ameryce dość na chwilę, trochę no na ojcu stać, no to zaś porę centów na drugi świat nie weźmiemy, zaś trzeba zostawić tu i mnie nie zależy na tym, bo tak właśnie gadałem, o telu robisz, zarobiosz, na drugi świat nic nie weźmiesz. Nie, ja nie chcę na drugi świat nic wziąć, no chcę, co by po mnie coś zostało. Nazek w Ameryce, na oprócz tego Górol, no to niech ze góralskie zostanie coś inny. Chwała Panu Bogu, udało się mi to zrealizować w części, ale mam już 11 budów takich, co stoją na fundamentach. Także my z architekturą góralską wrośli w amerykańską architekturę i w amerykańskie zicze budowlane. Może to w któreśi tam ktoś przewróci, ale na chwileczkę zostanie jeszcze. I on nie jest nowoczesny. Raczej ja jest tradycjonalista. Zależy mi na tym, żeby utrzymać to stare, co bez 400-500 roków się na Podhalu tworzyło. A sztuka zawsze powstaje wtedy, kiedy jest dobrobyt. Na jakieną troskę lepiej, no to się udało to zrobić, no co zrobił. Na resztę, no co mógł dzisiaj kupić troszeczkę przyniósł, ale zaś dużo nie. A resztę więcej, jakby był w towarze i ciekawe, to niech by przyszedł do mnie zajrzeć, to zaś jeszcze góralszczyznę trochę u mnie by uwidział. Więcej grzechów nie pamiętam. Panie Jaśpio, tak myślę, bo znamy się już parę roków i tak myślę, że takiego pozytywnego wariata na to sićku to mało w Chicago jest, jako wy, co by se tak wybudował chałupę drewnianą, siedział w takiej kunicka przy chałupie, miał i z tego stola żył. Bo myślę sobie o tym, bo tak, gadacie, że sztuka jest drogo, no jest drogo.
jest i ciekawe tam, że się opłaci. No ale sobie se ojcu można zrobić, no a jakby się znalazł jaki taki pan, co by pieniądze miał, to niechże przyjdzie, he? Niechby strasznie fajnie przyszedł, już teraz stary to się zaczną pomału utekać, ale jestem by tak doradził młodszym chłopom, jakby trzeba było, no ale zaś jestem przecież, jestem na węgle, by węgiel góralski zrobił, jakby trzeba było budę jakąś postawić, a i narysować, by też narysował, no bo z tym zem, takim troszeczkę, no wariatem to ją może jest, bo Stasek Szaflarski, ten architekt głośny z Kanady, no to przyjechał tutaj, bo gotów mu pójdzie Stasek pojrzeć, co ją wybudował. Bo przypatrzył się do izby i nie chciał piersałowę sobie chałupę ze trzy razy w koło i gotów mi, wiesz, ja się tak naprawdę to jest wariat. A ja się go pytam, Stasiu, ale czemu to tak gotów? No bo wiesz co, jakbyś był przy dobrym zmysłach, to byś takiego cegłosi nie robił, ale wie Jasiek, ja takich wariatów potrzebuję. No. Panie Jaśku, tak na koniec chciałem jak się inno spytać, bo to tak gadałem, że za takimi wielkimi chłopami stoją to jest te większe baby. Jak ostało was, bo jak tam małżonka dość tak wspiera i rodzina co jako? To jest z małżonką, to mi tak idzie pół na pół, jak to wszystkim chłopom. Rozumiesz? No, tak strasznie bić mnie nie bije. No, lepiej się mi tak zje ze synową, no bo zaś to jej cza, tamto jej cza, no to młet artyst wdowa, czy co, podpierał. No, jak już, no to ze synową, to się też czymś nie pasuje wadzić. No i sprawa wygląda tak, że noce jeszcze się jest udo coś zrobić. Dziękuję bardzo, dziękujemy strasznie, żeście tu przyszli ku nam. I że rozumiecie tą potrzebę, że to można, że to trzeba wynieść z naszego podwórka coś i dalej, bo ja wiem, że my jako górale mamy takie bronienie trochę swojego, bronimy, ale też niektóre rzeczy trzeba puścić dalej. Musimy puścić, trzeba zostawić to, co ono, po nas coś i co by zostało, a mocno zostać, bo tu telo się wszystko podpisują swoimi rzecami, a my mamy też piękne rzeczy, a w budownictwie na pewno my pewnie mocni i fajnie. Robimy wszystko pięknie, tak że się wsadzić między ludziami nie musimy i no to trzeba światu pokazać. Dziękuję bardzo. No i znowu widzicie, jesteśmy w samym centrum Chicago, w tych betonowych miastach i szklanek, domak, a tu mamy takie przepiękne, powysywane rzeczy. Z nami jest Hania Rafacz-Trebunia. Haniu, jak długo w Chicago i skąd te pochodzi, a w ogóle potem przejdziemy do drugiego pytania, jak, skąd ta inspiracja? Długo, jak długo szyję? No szyję już dosyć długo, poczynając od szkoły średniej, także to już się ciągnie dobre 16-17 lat, bym powiedziała. Pochodzę z Polski, z Olczy, to jest zaraz koło Zakopanego. I skąd inspiracja? No inspiracja, no to już po prostu jestem urodzona pod Halu i jakby nie było, po prostu to już zostało wszczepione w nas od małego i po prostu zamiłowanie do góralszczyzny od rodziców się poczęło i później już wzrastając w tym i chodząc do szkoły też nadal było to kontynuowane, nauka góralszczyzny. Właśnie ten gorset, który pierwszy uszyłam, wyszywany koralikowym, to była praca szkolna, co po prostu było czymś pięknym, że po prostu była taka możliwość, że mogliśmy właśnie uszyć gorset góralski. Ale ty z tego... Z rodziny, od mamy, od babki takie zamiłowanie, czy samaś to wypielęgnowała takie coś? Szczerze powiedziawszy, nie wiem dokładnie. Ktoś tam coś tam kiedyś tam szył, nie wiem dokładnie. To już tak jak właśnie pani poetka powiedziała, że fajnie by było dowiedzieć się własnych korzeni, skąd, gdzie, co i jak. Także mi się wydaje, że jeżeli chodzi o mamę, o babcię, to żadna z nich nie szyła. Ciotka trochę szyła, ale może gdzieś tam jeszcze w dalszych pokoleniach ktoś był. Wiem, że tak jak Syćka gadałem, że się nie opłaca i to się nie opłaca, tamto się nie opłaca, no a Syćka robią. I z tą inspiracją do tej roboty to jest różnie, bo to przewodnie, no musimy z czegoś żyć, to jest pierwsza sprawa. Czy ty masz takie rzeczy, co byś chciała robić, a takie rzeczy, co musisz zrobić? No znaczy, to co tutaj robię, to jest jednak to, co lubię robić. To, co lubię robić, pozwala mi to pracować w obojętnie w jakim czasie, czy ja to będę robić rano, czy po południu, czy wieczorem, czy czasami w nocy się pracuje. Także to jest moim zdaniem najlepsza robota, jaka może być. To oczywiście ma swoje plusy i minusy. Po prostu jestem w pracy cały czas, 24 godziny na dobę, także niektóre rzeczy po prostu są odstawiane na bok, ale moje dzieci już troszkę większe są, także już jest łatwiej. Jest łatwiej i naprawdę lubię to robić, kocham to robić, nawet najbardziej lubię tworzyć coś
coś, co po prostu sama sobie jakoś tak umyślę, okej, dzisiaj sobie uszyję to, zanim tam na przykład ktoś przychodzi, lubię też dla ludzi na zamówienie, ale jednak najlepiej się robi coś, co samemu się jakoś tak po prostu umyśli sobie w głowie i wykona. A jak są góralską modą? Bo to tak wiadomo o tym, że to ta moda tak może troszkę się rozwija, czy jest taką bardziej tradycyjną, czy taką bardziej nowoczesną? No to zależy od klienteli. No, dla mnie inny, kto przyjdzie do mnie, jak przyjdzie, no to staram się wszystko wykonać, co potrzebują. Powiem szczerze, że wraca tradycyjny strój, gorset, spódnica. Sukienki też jeszcze są, ale już nie jest w takiej wielkiej mierze, jak było rok czy dwa lata temu. A jak przychodzi taka pani, nie? Ty patrzysz po niej i tak patrzysz, co by jej pasowało, co by się nie zbywała z tobą, czy ona raczej wie, co chce? To znaczy się, lubię klientki takie, które po prostu same wiedzą, co chcą, bo najgorsze są takie klientki, które po prostu przychodzą i a co by pani myślała, co by pani uważała, no mogę doradzić, owszem, ale jednak czasami się to nie kończy najlepiej, bo każdy ma swój gust i jednak po prostu albo wiesz, co chcesz, albo, a mi tak jak mówię, mogę doradzić, ale nigdy nie opieram tego stuprocentowo na moim, jak mi by się wydawało, że powinno być. Także... Wiesz co, widziałem takie strasznie krótkie spódnice, co mają krzesiwa. Powiem ci, że fajnie się na to patrzy. Nie, w Sendej Muzeum nie pasują, ale strasznie fajnie. Takie to jest? Krzesiwa to znaczy się parzynice? Parzynice. To znaczy się i o parzynic nie szyję, ale co też powiem co do parzynic. Może jest to fajne, może ten, ale moim zdaniem, jeżeli parzenica jest chłopska, to niech ona zostanie na chłopie, a my mamy tyle innych różnych wzorów, kwiatów róż, przeróżnistych, czy wzory tureckie, że zostawmy może te parzenice dla chłopów. To samo ja sobie myślę, tak patrząc na tą, że sobie się fajnie się patrzy krótko spódnica, no ale niech będzie i ta parzenica dla chłopów, także. Aniu, strasznie dziękujemy, że chciałaś tutaj być i że rozumiesz tą potrzebę, żeby to wiesz, jakoś ich wynieść tą dalej naszą kulturę. Czy myślisz, masz coś takiego na przyszłość, co byś tak strasznie chciała robić, czego jeszcze nie robisz? To znaczy się, no na pewno coś tam jest, ale jeszcze nigdy nie miałam czasu właśnie przemyśleć. Jednak człowiek jest zagoniony i tak wszystko, szybko ten czas leci i te dzieci tak dorastają szybko i tyle roboty z nimi, że no na pewno chcę dalej robić to, co robię. Najchętniej bym otworzyła jakiś zakład większy, krawiecki, piękny, z po prostu wielkie okna i super wielkie maszyny, także ten. Ale na razie pracuję z tym, co mam. Dziękuję bardzo za to, żeście mnie tu zaprosili, że mogłam tutaj dzisiaj być i po prostu, no jestem bardzo zadowolona, mam tu właśnie dwie modelki, które po prostu zawsze mi towarzyszą, zawsze najpiękniej wyglądają w moich strojach, także dziękujemy bardzo za dzisiejszy dzień. Dziękujemy, powiedz mi jeszcze na koniec, kiedyś razy się dziubła w palec igłą? O Jezu, dużo razy, dosyć dużo, no nie, już nie liczę, z początku to się tam trochę liczyło, czasami się nawet przeszyło palca igłezową, ale już teraz to już... Tak na wylot? Na wylot całkiem? Nie, weszła dosyć głęboko. Dziękuję bardzo. Pani Czesława Gąsienica-Bercyn. Pani Czesiu, cieszymy się strasznie, żeście się nasła czasu w tym takim strasznym busy, tym życiu naszym chicagowskim, że jeszcze udało się was namówić na to, żeby przynieść ten kros na wasę tutok, żebyście ze coś pokazała z tego waszego kunsztu, to już coś tak naprawdę już niewiele ludzi ma, bo to się albo się nie chce, albo się nie opłaca. Już nie wiem, co to jest większe. Także no przewielko radość, że można było was tu to gdzieś ogłościć. Myślę, żeście tu dużo komplementów dostało od gości. Natomiast powiedzcie mi, ciężko to się robi takie rzeczy? No może nie ciężko, nie tak ciężko, jak kto lubi. I trzeba mieć cierpliwość do tego i zamiłowanie. No kuracja to na nerwy to chyba jest dobro, nie? Jakbyś miał tak nerwy, to już nie oszczepię z tego, bo to nie nanerwuje się. Nie. To wy racji tak spokojno byłaś się całe życie, czy to tak uspokoiłaś się przy warsztacie? Całe życie tako byłam. Warsztat uspokoją? Warsztat uspokoja, tak. Powiedzcie mi, bo dużo mnie gadali wcześniej, wczoraj, przedwczoraj i tak dalej o tych sprawach wasych. Wiem, że strasznie wam należy na sercu to, że ty z Okopiańsko z koła tego tkactwa i tego, że tu już poniechano. Nie istnieje szkoła, już 5 lat podobno. Mnie na przykład żal mi tej szkoły, że nie istnieje, że nie ma teraz takich chętnych, co by się uczyli. Czy są, a szkoła się zlikwidowała.
Wy jako absolwentka to szczególnie musi wam być smutno temu, że, no bo wy całe życie to robicie, a tu się okazuje, że już nie ma tego pokolenia nowego. Tak, nie ma pokolenia nowego i wolą z Chin sprowadzać rzeczy, a nie robić swoje. Bo przecież takie rzeczy jak haft czy tkactwo to powinno być na rynku w Zakopanem, a nie chińskie rzeczy. No to jest niezrozumiała sprawa, trudno to zrozumieć, nawet trudno to tłumaczyć jakąś ekonomią, bo tu nie można wytłumaczyć ekonomii na tej, no chyba za ino, jakby tak chce zbabrać strasznie rynek, no to to jest tam chińscyzna, natomiast komuś to siedzi na sercu gulaszczyzna, to tego nie powinien robić. Wiecie, to wy jak tak sięgniecie pamięcią do początku waszej młodości, wy pamiętacie, kiedy zaczynacie tkać? Zaczęłam tkać, jeszcze chodziłam do podstawówki. Ciotka moja robiła właśnie kiliny i jak zostawał jej jakiś kawałek, że kilim miał mniejsze wymiary, to na tym małym kawałeczku mi kazowała robić. Także jak poszłam do szkoły tkackiej, to już umiałam tkać. Potem chodziłam do ciotki, często chodziłam do ciotki, jak były ferie świąteczne, czy jakie tam, i pomagałam jej robić. Ona robiła do cepeli. Takie, jak sięgniecie pamięcią, takie no, więc no, fajniejsze rzeczy, coś się zrobiła, to co byście sobie przypoczyła? Robiłam, dużo robiłem jarzębin, no i cepeliowskie wzory, bo cepelia daje swoje wzory, dawała, a tak to... Pomagałam mi jarzębinę robić, zbójników, potem jakieś róże robili, zalotny, taki był tytuł tych kilimów, zalotny, no a tak to, nawet ze szmat chodniki my robiły. No nie, to są przede wszystkim te chodniki ze szmat, to myślę, że prawie w każdej chałupie taki był. Ale my robiły we wzory, także wzór był na tym chodniku. To na pewno było fajne, natomiast tymi kilimami to tak, mi też tak się widzi, że może to jest taka niezrozumiałość ludzka, bo kiedy to chyba pomyśleli troszkę, to by się wróciło to nazwę. Co myślicie? No nie wiem, no przecież zawsze były modne kilimy, czy gobeliny, modne były na ścianach, gdzie się zaszło, to wisiał ten kilim na ścianie, choć był biedny, ale kilim miał. Czy jeszcze macie coś takiego w życiu, co tak sobie myślicie, że jeszcze chciałabym zrobić? Jeszcze by było, kiedy to mi się udało, to jeszcze by było fajnie. No, ja wiem. Może jakbym wróciła do Polski, to może bym tam coś... Może bym uczyła kogo kilimów robić, bo uczyłam. Kuzynkę moją nauczyłam robić i ona robiła potem do cepeli. Ale zrezygnowała. W ogóle cepelia się rozwiązała. Ja myślę, że wy jako jestem młoda dziewczyna i tego, że macie dużo czasu, to może by jeszcze i tutok, jak nie tamto i tutok, może by jeszcze kogoś i namówił na to, co by się uczył, co? Żeby się uczył? No nie wiem, czy by byli tacy chętni. Wiem, że jak się pyta tam kanę, w to tam jeszcze kanę robi, to tak rzadko wiadomo, żeby jest w to tam kanę na warsztatach tkackich robił, na łowos tam racy wiedzą. No bo ty wiedziałeś. Pani Ceciu, cieszymy się strasznie, że byliście tu z nami, że chciałaś się podzielić tym i ten cały sprzęt tu przynieść, a przede wszystkim woz, że się wam chciało troszkę czasu spędzić z nami tutaj, bo widzicie, no ludzie się dość tak chyba pozytywnie dziwowali, nie? Poznam porę ludzi. Nawet takich, co z ich rodziny znałam, co też robili do cepeli. Tak. No. Dziękuję bardzo. Pracował na Okopieńcu w Holach, mój tata. No ja już w Polsce jestem pracował i tu się przeniósł troszeczkę, no bo tam no to już hole nasze poszły do parku. Myślisz, że jest szansa tutaj na to pracowanie w Chicago? O jest, łowce są, także mleka nie brakuje, będziemy pracować. Dzwonki mamy, juasów, wszystko z Podhola przyjechało.
Wojtek, wiesz co, tak naprawdę teraz to sobie myślę, że to jest wielka radość, że mamy takiego człowieka jak ty i że chcesz się podzielić tym wszystkim, co wiesz, co robisz z nami. Jak od dzisiaj cię odbierali te różne cepry, co tu przychodziły? No przychodzili, zainteresowani byli, było śrubu, jak się to ser robi, jak jest to OSCP, jak się to wędzi, no i tak jak im tłumaczył po chrapce, no ale im godą, że przyjdzie w lecie na polanę, to zrobimy, kiedy łowce będą, pies i czko dzwonki, tak śpiewamy, no i pokozem jak się to wyrobi, bo coś tu dziś na pokozem, kiedy chrubu na to czasu nie mam. Wiesz co byś jeszcze chciał takiego robić, takiego co jesteś nie zrobił w życiu, a masz marzenia? Ja wiem, tak jeszcze się wrócić do Polski, zaawansować Holak, tak po nas. No myślę, że wiesz co, marzyć trzeba. Myślę, że marzenia się spełniają, tak, że można jeszcze będzie i tak, że się wrócimy i Kajsi tam będziemy na Holak bacowali, co? No nie, ja myślę, że kiedy się wrócę na dziadkowskiej ziemi, Haniok na kupkę jeszcze będę bacował. Wojtku, dziękuję strasznie pięknie, że chciał tu to być, że pokazać ten cały twój sprzęt i twoje umiejętności, ten cały żywobyt Bacy i Juhasa tutaj w tym Muzeum Polskim. Hej, wam też Bóg zapłoć. Dzięki.